Kątka. Panie Wojtku, słyszy pan nas? Tak, tak, słyszę. Dobrze. Już pana wrzucam na wizję. OK. Jest pan na wizji. Reszta już należy do pana. OK, dzień dobry wszystkim. Panie Krzysztofie, może zanim ja zacznę, ponieważ nie widziałem, co pan prezentował, mógłby pan powiedzieć, co dzisiaj się działo już na wykładzie? To, co panu pokazywałem, zrobiłem tu krótkie wprowadzenie dotyczące inferencji. No i tych parę słów o tym modelu 10-klasowym. Także od tego może pan zacząć. I samej inferencji pan nie robił? Nie. Okej, to ja bym poprosił link do notebooka z konferencją. Okej, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Samo wprowadzenie do inferencji pan zrobił, tak? Tak. No dobrze. Nazywam się Wojciech Czarnowski i chciałbym wam pokazać parę rzeczy, które można zrobić w Google Collabie. Krzysztof pokazał wam w zeszłym tygodniu bodajże, jak można wytrenować sieć do rozpoznawania obrazów na dwóch markach samochodów. Nie wiem, czy będzie widać może mój ekran. Tak, widać. Tak by pan mógł jakoś powiększyć. No właśnie, nie wiem, czy się da, powiem wam szczerze, bo to w ogóle... Tak, to... Nie, to jest na stałe siedzenie. Damy radę. Czy co, nie widać? Znaczy widać, ale gdyby było troszkę większe litery, byłoby super. Jakby tam w przeglądarce podkręcił tam. Mogę tam podkręcić, ale jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ ja tu nie załadowałem tego notebooka, to nie mam też datasetu do niego, więc poproszę o jeszcze jednego linka, tego konfiguracyjnego. Dobra. Chyba lepiej już, jak chodzi o widok. Mam już ten drugi link też. Prawie.
Dobra. Ok, zobaczmy. Ja tutaj potrzebuję pobrać. Dataset. Muszę kopię zrobić. No dobrze, to chwilę może potrwać. Okej. Podejrzewam, że już. A, że już mamy ten dataset. Tutaj się dzieje. Mamy dostęp do GPU i biorą. Mamy dostęp do datasetu, ale nie mamy żadnych modeli, żeby robić inferencje. Więc tak. Czy pan? Jakieś modele do inferencji robił może? Już sprawdzę. Chyba nie. Raczej nie. A może coś jest? Chwila, zobaczmy. To będzie gdzieś tutaj. Zobaczmy. OK, mamy jeden model, więc spróbujemy go załadować. Nie będziemy jeszcze mieli obrazków. Dobrze, za chwilę Państwu powiem, co tutaj się dzieje. Musimy tylko dociągnąć jeszcze.
jakieś drobiazgi. OK. Więc tak, czym jest inferencja czy wnioskowanie? W przypadku sieci neuronowych, czy generalnie sztucznej inteligencji, taki model mentalny, na którym pracujemy, jest taki, mamy pewną funkcję y równa się f od x, którą chcemy sobie zamodelować, nie znając właściwości tej funkcji. Zakładamy, że ta funkcja jest nieliniowa i że może być bardzo skomplikowana. I chcemy poznać tą funkcję, czy ją zamodelować, tylko przez pokazywanie bardzo wielu przykładów x-ów i y-ów. Tak? I jeśli pokażemy tej funkcji, czy tej sieci neuronowej setki czy tysiące par x i y przez iteracyjny taki mechanizm modelowania, sieć pozna to mapowanie x do y. Kiedy już ten proces nazywa się treningiem, i kiedy już sieć zostanie wytrenowana, możemy ją użyć. Czyli pokazać sieci jakiś x, a sieć sama nam pokaże y. To się nazywa inferencja lub wnioskowanie. I w tym notebooku wykorzystujemy sieć ResNet 34-warstwową, która została wytrenowana powiedzmy w zeszłym tygodniu. Ja ją tutaj załadowałem w formie pliku zawierającego wagi wszystkich neuronów na wszystkich warstwach tej sieci. Więc mam ten plik 224 epoch 9, to będzie plik, z którego pobrałem wagi. No i teraz predykcja czy wnioskowanie. W datasecie, który prawdopodobnie już widzieliście, były dwie klasy, maluchy i polonezy bodajże. I ten dataset był podzielony na dwie części, część treningową i część testową. To zresztą chyba gdzieś tutaj było widać. Folder z paroma setkami przykładów treningowych i prawdopodobnie plus minus setką testowych. Więc predykcja przeskanuje nam ten folder valid i poda prawdopodobieństwa czy tam logarytm, wartość, którą jeśli przeliczymy, podniesiemy exp. Panie Krzysztofie, co to jest exp po polsku? E do potęgi x, tak? Czyli jeśli pokażemy sieci te przykłady testowe, ona wypluje wektor liczb, które jeśli podniesiemy do e do x, dostaniemy prawdopodobieństwa
0 to będzie jedna klasa, 1, druga klasa dla całego zestawu, ale możemy też chcieć pokazać sieci kilka obrazków, jeden lub kilka obrazków i wtedy sieć nam spróbuje określić, co to jest za marka samochodu. Zobaczmy. Czy on to zrobi? Więc tak, mamy kilka obrazów tutaj, maluchów i polonezów. My wiemy, że to maluchy i polonezy. Natomiast sieć widzi tylko pikselki. I co nam wnioskuje? Wnioskuje, że takie pikselki to z prawdopodobieństwem jest pewna, że to maluch. Tak? Prawdopodobieństwo 0 to jest pewna, że maluch. Prawdopodobieństwo 100% jest pewna, że to polonez, czyli tu jest maluch, polonez, polonez, maluch, maluch i maluch, czyli wszystkie 6 przykładów, które obrazki, które pokazaliśmy sieci, sieć wywnioskowała dobrze. Okej, co tutaj mamy? To już możemy opuścić. Pokazałbym wam jedną może rzecz taką, jak do tej maszyny wirtualnej, która zawiera zasoby do przeliczania tych sieci, można wgrać nowe obrazy. Tutaj mamy wnioskowanie, na jednym zdaliśmy z Google Drive'a, ale możemy sobie pobrać jakieś zdjęcie z lokalnego komputera również. To można zrobić wykorzystując bibliotekę googlowską. W taki sposób. Tak, z Google Colab zaimportowaliśmy moduł Files, odpaliliśmy Upload, to jest interaktywny skrypt. Znajdźmy jakieś. Zdjęcia samochodów. Mam tu jakieś maluchy. Ok, na przykład spróbujmy, nie wiem, tego może być trudniejsze. Ciekawe, czy on to już zrobił. Zobaczmy. Nie, chyba nie. Ciekawe, czy to był duży plik. Nie udało się go załadować. Spróbujmy jakiś mniejszy.
Jeszcze raz. O, teraz. Ta komórka musiała być aktywna, żeby Apple działał. Mamy załadowane to zdjęcie. Zawnioskować, więc sieć uważa, że to jest maluch i podaje prawdopodobieństwo 30%. 50% by oznaczało, że sieć nie jest pewna, czy to maluch, czy polonez. 30 to jest 20% pewności. Skłania się w stronę malucha, tak? Gdyby to było 0%, byłaby bardzo pewna, że to maluch. Ok, czy macie jakieś pytania odnośnie samej inferencji, wnioskowania? Nie słychać. Nie słychać. Ok, to przejdźmy do drugiego tematu, który mam dla was. Przykład z samochodami. W zeszłym roku kiedy po raz pierwszy próbowałem uczyć się tego tematu rozpoznawania obrazów, wymyśliłem sobie taki projekt, że zbiorę z internetu zdjęcia starych polskich samochodów i spróbuję zrobić klasyfikator, który z obrazu wideo, tak, jeśli się na komórce pokaże jakiś samochód, spróbuję zgadnąć jego markę. Więc ściągnąłem z Google Images jakieś 20 tysięcy, 20 parę tysięcy różnych zdjęć. Głównie ręcznie te zdjęcia pogrupowałem. Wybrałem takie marki samochodów, gdzie miałem przynajmniej 400-500 zdjęć danej marki. Po czym zacząłem trenować sieci do rozpoznawania, do klasyfikacji i zacząłem uzyskiwać wyniki na poziomie dokładności 60%. Czyli jeśli sobie wydzieliłem na przykład 10% zdjęć z tego datasetu losowo, powiedzmy, jeśli miałem 10 tysięcy zdjęć, to 1000 było zdjęciami testowymi, to on był w stanie 600 zdjęć mi zaklasyfikować poprawnie, a 400 niepoprawnie. Na przestrzeni paru miesięcy, od czasu do czasu wracałem do tego projektu, kiedy poznawałem nowe aspekty sieci neuronowych, nowe techniki treningowe. I po jakimś czasie udało mi się dojść do dokładności 80%. I tak to już zostawiłem. Gdyby ktoś z was pociągnął sobie ten notebook Old Polish Cars Dataset Cleanup, to tam zobaczycie właśnie ten mój zestaw danych.
około 10 tysięcy obrazów. Nie wiem, czy widać to dobrze na ekranie. Trzeba powiększyć. Znaczy obrazki widzimy. No okej, okay. To są przykłady tych samochodów. Mam małe Fiaty, Polonezy, Syrenki. Bardzo klasyczne Warszawy. I gdzieś też no, parę starego typu autobusów. Gdzieś jeszcze możecie zobaczyć. Również tego typu obrazki. I teraz tak, sieć neuronowa nie wie, co to są samochody. Widzi tylko te obrazy i ponieważ te obrazy są pogrupowane w foldery, takie foldery, sieć może tylko zawnioskować, że jeśli ma obrazy, z których wyekstrahuje jakieś cechy wspólne z jednego folderu, może zawnioskować, że na przykład cechy z tego folderu to jest napis Polonez, tak? Albo napis Nysa, albo napis Syrenka. Teraz ten dataset ma całkiem sporo przykładów, no bo to 992 syrenki, ale ponieważ został ściągnięty z internetu przez wyszukiwarkę, być może w danych kategoriach są rzeczy, które nie są syrenkami albo są mało syrenkowe. Tak? Dla nas to jest kształt syrenki. To może niekoniecznie. Więc jak można taki dataset poprawić bez żmudnego przeglądania go? Bo oczywiście ja spędziłem nad tym datasetem z tydzień czasu, przeglądając go ręcznie, przesuwając obrazy, które były nie z tej kategorii, do innych folderów. Ale możecie zobaczyć coś takiego. Wytrenowałem sobie sieć na tym niedoskonałym datasecie i użyłem jej do sklasyfikowania obrazów z jednego katalogu, wybranego katalogu. I zobaczcie, jaki jest efekt. Na początek sprawdzam, że możemy zrobić tak, sprawdzam, czy mamy poładowane rzeczy do maszyny wirtualnej na Google Colabie. No więc mamy, tak, mam załadowany stary dataset, zawierający sporo błędów. Mam załadowany nowszy dataset, już poczyszczony. Tutaj widać, że jest dataset do zadania sprzed tygodnia i do inferencji. Więc sobie załadowałem listę kategorii z ich indeksami i wybierzmy sobie jakąś markę, może autobusy, ogórki. Mamy 735 takich zdjęć w tej kategorii. Załadujmy przetrenowaną już trochę sieć.
Dobrze. I obiekt learner ma funkcję predict, służącą do wnioskowania, jeśli podamy tutaj flagę isTest equals true, to do predykcji zostanie wykorzystany folder podany tutaj, test name, czyli nasz folder z autobusami i ogórkami. Zróbmy predykcję. 89% tych ogórków zostało rozpoznanych jako ogórki, natomiast, czyli to jest 654, 20 zostało źle rozpoznanych jako autobusy jeńcze, kilka jako ciężarówki żółk, kilka jako polonezy, 10 jako Warszawy. Zobaczmy, co tutaj się dzieje niedobrego. Dlaczego mogło tak być? Funkcje, które ja teraz wykorzystam, zostały wam już pokazane na poprzednim wykładzie. Zmodyfikowałem je tylko delikatnie, żeby działały na 10 klasach. No i popatrzmy. Mamy kilka obrazków, gdzie sieć jest w miarę pewna, że są to autobusy ogórki i rzeczywiście tak jest. Zobaczmy rzeczy źle sklasyfikowane. Na tym zdjęciu jest ogórek, ale taki malutki i zostało to sklasyfikowane jako autobus jelcz. Tu jesteśmy w środku ogórka, ale są samochody osobowe na zewnątrz. Sieć myśli, że to Fiat 126P. Tu mamy zabawkę, drobny detal i okej, jakąś wyciągarkę ogórkową, rozpoznaną jako żuk. Czy niby widać, że te zdjęcia nie są najlepszymi przykładami dla autobusa ogórek. Zobaczmy jeszcze parę innych przykładów. Tutaj mamy nasze predykcje posortowane po najpewniejszych do najmniej pewnych. Tak? 100% pewności sieć ma, że to są autobusy ogórki, czyli z tego, co sieć się nauczyła, to są najbardziej ogórkowate zdjęcia. Natomiast tutaj możemy zobaczyć parę zdjęć, gdzie sieć najbardziej się myli. Tu jest bardzo dużo różnych samochodów. Tu jest wnętrze ogórka, to jest niby żuk. Więc to, co ja bym zrobił, to, co zrobiłem, wykorzystując ten mechanizm, to zdjęcia, które były niereprezentatywne dla takiej kategorii, powyrzucałem z datasetu, tak jak na przykład to zdjęcie. W niektórych przypadkach, tak jak przy tym, jak można ułatwić sieci zadanie rozpoznania tych cech autobusu ogórka. Można na przykład skadrować to zdjęcie i zostawić tylko kabinę. Tak? Bo to świadczy o tym, że to jest autobus ogórek.
a nie jego tylna część. Tak samo przy tym zdjęciu można byłoby zostawić część zdjęcia skadrowaną, gdzie nawet taki mały, ale ten autobus ogórek jakby zajmie wtedy większy procent tego zdjęcia, a inne rzeczy są nieistotne. Tak? Nawet nie są samochody, to budynek. Można też zobaczyć przy pomocy takiego zapytania, jakie obrazy w datasecie są na krawędzi klas, tak? Czy zawierają cechy dwóch klas i sieć może łatwo przejść, przeskoczyć z jednej klasy w drugą. To też są ciekawe rzeczy, bo one mogą pokazać, co tak naprawdę sieć bierze pod uwagę, robiąc predykcję. Tak? Okrągłości to dla niej syrena, tak? Lub ogórek. Tutaj widać, że mamy dwa samochody. To jest... Tak, tutaj mamy w ogóle trzy samochody na zdjęciu i tutaj tak samo mamy dwa samochody na zdjęciu, więc widać, że sieć może mieć problem wtedy, kiedy na jednym zdjęciu znajdują się cechy różnych marek samochodów. Więc jak można byłoby poprawić jakość datasetu w takim przypadku? No albo usunąć niektóre zdjęcia, albo znowu wykadrować. W przypadku tego zdjęcia po prawej można byłoby zostawić jego lewą część, tak, a wyciąć ciężarówkę. Więc powiem wam taką rzecz, że praca z datasetem może spowodować, jeśli się go dobrze przeczyści, pozbawi się go szumu, ponieważ takie zdjęcia, które są powiedzmy nieużyteczne do kategoryzowania, będziemy traktować jako szum informacyjny. W moim przypadku przed przeczyszczeniem datasetu najlepsze te wyniki, jakie uzyskiwałem, były na poziomie 80 paru procent. Co zresztą widać, mogę wam pokazać tutaj. Tak to wyglądało na początku pracy, gdzie sprawdzałem, jak sieć kategoryzuje wszystkie zdjęcia z danych kategorii, tak? 84% dokładności. To było to, co mogłem uzyskać. I w miarę jak przeglądałem te kategorie i usuwałem zdjęcia, przenosiłem do poprawnych kategorii albo je kadrowałem, sieć była w stanie coraz lepiej rozpoznawać te marki. Na przykład tutaj macie work in progress, 87% dokładności. Potem jeszcze zastosowałem inną technikę. Jeśli mamy kategorię, powiedzmy, chcemy, żeby sieć klasyfikowała, nie wiem, 10, 20, 50 kategorii i mamy kategorie, które mają reprezentację bardzo obfitą, a inne kategorie, gdzie tych przykładów jest znacznie mniej, wypadałoby dataset zbalansować. Czyli jeśli mamy kategorię, nie wiem, jedna kategoria jest 1500, egzemplarzy, druga ma 300, tak? No to może zdecydujmy, że jak jest 1300 czy 1500 egzemplarzy,
zostawimy 900, a jak mamy kategorię, gdzie mamy 300 czy 350, to powielimy te przykłady przez zwykłe kopiuj i wklej, żeby również było tyle samo, co w liczniejszych kategoriach. Po zastosowaniu tej techniki, już bez przeczyszczania, tak, z 87% przy treningu do 92%. Przez samo zbalansowanie reprezentacji kategorii sieć była w stanie lepiej sobie radzić potem z wnioskowaniem. No i jakby na końcu całego tego procesu zastosowałem parę technik z tak zwanego trenowania interaktywnego i to wam pokażę na kolejnym notebooku. Z 93% dokładności do 98% już bez dotykania samego datasetu udało się poprawić rozpoznawalność tych marek samochodów. Okej. Więc tak, ten notebook powstał znowu przez skopiowanie kodu rozpoznającego dwie klasy. Drobne modyfikacje tak, żeby sieć była w stanie rozpoznawać klas 10. I zastosowałem algorytm, który był prezentowany krótko poprzednim razem. Ośmiokrokowy, który teraz sobie przejrzymy. Więc tak. Najpierw parę słów o samej sieci, która nam rozpoznaje obrazy. Wykorzystujemy sieć wielowarstwową, która została już wytrenowana wcześniej na 1000 klas na ponad milionie obrazów przez firmę Google. Więc mamy sieć, która ma 34 warstwy. Wytrenowana, znaczy się mamy wagi do tych warstw, które są z lewej strony, tych, które widzą samo zdjęcie, do warstw środkowych. Większość tych warstw będą, one są pogrupowane C1, C2, C3, C4, C5, to są warstwy konwolucyjne. Potem mamy warstwy, które się nazywają Fully Connected, FC. Ich są trzy. Więc my wykorzystujemy z tej przetrenowanej wcześniej sieci większość tych warstw. Zostawiamy, wycinamy sobie tylko dwie ostatnie warstwy. W szczególności wywalamy warstwę, która ma 1000 wyjść. Bo my nie potrzebujemy 1000 klas, tylko w naszym przypadku 10. I na pierwszym etapie naszego treningu wykorzystamy wagi wcześniej trenowanej sieci, aby i wręcz zamrozimy je, żeby się nie trenowały. Zakładamy, że one są dobre, bo się naoglądały miliona obrazów, wystarczająco dobre, żeby również rozpoznawać różne aspekty wyglądu samochodu. Także pierwszy etap
to tylko trenowanie naszej warstwy, która próbuje zebrać w całość cechy, które stanowią o tym, że to jest syrenka, że to jest maluch, że to jest duży fiat i tak dalej. W drugim, w pierwszym etapie zrobimy jeszcze inną rzecz. Ponieważ nie trenujemy 90% sieci, możemy pokazać tej sieci jednorazowo nasze obrazki samochodowe i przeliczyć aktywację od lewa do prawa i zapisać sobie aktywacje, które wchodzą na warstwę FC7. I podczas trenowania tak naprawdę tylko wykorzystywać skeszowane aktywacje i przeliczać warstwę FC7, FC8. Zobaczmy, jak to będzie działać teraz. Zobaczmy, czy nasz dataset się wczytał. Mamy katalogi, train invalid, mamy 10 klas. W katalogu testowym Warszawy jest parę obrazków. OK, i są to obrazki z samochodu Warszawa. Stwórzmy sobie obiekty transformacji, obiekt datasetu i nasz learner. No i tak. Krok pierwszy, włącz augmentację danych oraz cache aktywacji. Potem znajdźmy wskaźnik krok uczenia się, a potem punkt trzeci, przetrenujemy ostatnią warstwę z wykorzystaniem tego cache'a. Więc tak. Ponieważ ja ten notebook uruchamiałem wcześniej, więc cache już się zrobił. Jaki krok aktywacji do uczenia by się tutaj nam pasował. Technika mówi nam, że jeśli przetrenujemy nasz dataset, jedną epokę tylko, z różnymi krokami uczenia się, od najmniejszych do największych, możemy sobie zrobić wykres funkcji straty w funkcji długości kroku i możemy sobie wtedy dobrać jako startowy krok uczenia się w okolicach tego minimum. U nas minimum jest minus 0,5. Powinniśmy wybrać sobie jakąś wartość z lewej strony większą, bo jeśli byśmy wybrali od razu, mniejszą wartość kroku uczenia się, bo jeśli od razu wybierzemy 0,5, może się okazać, że funkcja nam nie będzie chciała, sieci nie będzie chciała uczyć już. Więc moglibyśmy wybrać na przykład 0,1, możemy pójść jeszcze troszeczkę w lewo po tej krzywej, wybieramy 0,08. I spróbujmy przetrenować sieć, wykorzystując nasz cache aktywacji. No i po paru sekundach sieć już się wyuczyła tak, że potrafi rozpoznać poprawnie 91% testowych
zdjęć. Co jest całkiem niezłym wynikiem, którego ja przez prawie rok nie byłem w stanie uzyskać. Zapiszmy. Następna technika treningu. Więc tak, mamy sieć po trzech epokach trenowania, która ma 91% dokładności. Co możemy wtedy zrobić dalej? Możemy pokazać sieci zdjęcia z naszego datasetu, który ma plus minus 1000 zdjęć na kategorię, ale możemy te zdjęcia przed pokazaniem sieci lekko zmodyfikować. Możemy je na przykład skadrować tak, żeby były kwadratowe, ale losowo, tak? Czyli jeśli zdjęcie jest podłużne, no to możemy z lewej strony skadrować albo z prawej strony skadrować. Możemy lekko te zdjęcia obrócić. Możemy zrobić odwrócenie lustrzane zdjęć. I w ten sposób z naszego 1000 zdjęć na kategorię zrobić 10 tysięcy. Po co się takie coś robi? Ano po to, żeby sieć nie przywiązała się podczas treningu za bardzo do tej niewielkiej ilości przykładów, które ma na kategorię. 1000 nie jest wcale dużą liczbą. Jeśli się zdjęcia będzie troszkę modyfikowało w trakcie treningu, sieci będzie łatwiej generalizować cechy czy właściwości danej kategorii, których będzie szukać. Podtrenujmy trochę sieć teraz. To był trening z segmentacją. Więc jeśli ustawimy flagę precompute na false, wtedy nasz learner już nie będzie korzystał z cache'a, aktywacji, tylko wykorzysta transformaty przy treningu. A transformaty mamy takie. Zestaw transformat przełączających poziomo z małym zoomem. W tym zestawie również jest kadrowanie do kwadratu losowe. Dobra, trening. Możecie zauważyć, że w tej chwili trenowanie jednej epoki, a epoka to jest tyle iteracji treningowych, ile potrzeba, żeby sieć zobaczyła raz każdy przykład zestawu treningowego. Że jest to znacznie wolniejsze niż wcześniej. Wcześniej, jak korzystaliśmy z kaszowanych aktywacji, w ciągu 20 sekund całą epokę można było przeliczyć. W tej chwili zajmuje to jakieś 3 minuty. Właśnie przez to, że po pierwsze każde zdjęcie jest modyfikowane, tak mam augmentowane, a druga rzecz, że jest wykorzystana cała sieć. W związku z tym muszą być przeliczone te wszystkie warstwy konwolucyjne również.
podczas treningu. Gdzie jesteśmy? W tej chwili przy treningu wykorzystujemy również metodę stochastycznego gradientu prostego z restartem. To jest dość nowa technika. Wcześniej widzieliście, że wykorzystywaliśmy krok uczenia się stały. Okej, znajdowaliśmy go jednorazowo przed treningiem i potem używaliśmy do trenowania. Ktoś wykazał, że jeśli w trakcie treningu będziemy cyklicznie zmniejszać krok uczenia się w trakcie epoki, powolutku, do pewnej małej wartości, po czym ponownie do wartości zadanej, kilkukrotne, sieć będzie miała. Generalnie będzie uczyć się lepiej. Będzie uczyć się lepiej ze względu na to, że będzie wykorzystywała i kroki duże do szybszego uczenia się, i kroki małe, tam średnie i małe, do dokładnego uczenia się. Ta technika była prawdopodobnie też wspominana w zeszłym tygodniu. Więc tak, po pierwszej epoce mamy 92%, czyli już jest lepiej niż było. To jeszcze nam zajmie. Półtorej minuty na jedną epokę, 3 minuty na drugą, jeszcze 5 minut. Może przerwiemy trening, jak się skończy ta epoka. Bo prawdopodobnie dotrenowanie tej iteracji i kolejnej, na to już nie będziemy dzisiaj mieli czasu. To wykorzystamy to, co sieć nauczy się jeszcze przez minutę i zobaczymy. Sprawdzimy sobie wyniki przy pomocy macierzy pomyłek. Na chwileczkę. Dobrze, przerwaliśmy. Zapiszmy to. Możemy zobaczyć tak naprawdę, co. Przeszliśmy sobie przez 2 cykle zmiany kroku uczenia się i zobaczmy.
jaki jest rezultat. Czyli robimy predykcję na zestawie testowym. To jest 10% datasetu. Liczymy prawdopodobieństwa. Już mamy wynik. Dokładność 92,5. Tak, to by się zgadzało i teraz możemy zobaczyć, jak się mają różne kategorie. Dobra, możecie zobaczyć, że no 90% to i tak już jest dobry wynik, ale możecie zobaczyć, że wszystkie autobusy Jelcze, które sieć widziała podczas testu, rozpoznała jako autobusy Jelcze. 98 zobaczyła, 98 rozpoznała, ale już autobusy Ogórki, 87 poprawnie rozpoznanych, 4 źle sklasyfikowane jako Jelcze, 2 jako Fiaty, 5 jako Nyski. Można zobaczyć, że sieć ma problemy z Ogórkami, z małym Fiatem i z dużym Fiatem. O, jeszcze z syrenką, tak? 81 syrenek poprawnie rozpoznanych, natomiast 8 jako Warszawa, 7 jako Fiat. No, gdybyśmy mieli czas, można byłoby zobaczyć jeszcze, jaki wpływ na jakość tego rozpoznawania miałaby technika różnicowego hartowania kroku uczenia się, ale to już może innym razem. W każdym razie, kiedy trenowałem to jakiś czas temu, tak, uzyskałem nie 92%, 90%, prawie 9% dokładności. Ok, panie Krzysztofie, to by było chyba wszystko, co ja na dzisiaj mam. Dobrze, to na tym zakończymy nasz dzisiejszy wykład. Za 2 tygodnie też pan Wojtek nas i pokaże nam prawdopodobnie. No i tyle. Zapraszam. Zobaczmy.